Na początku 1644 roku w granice Rzeczpospolitej wtargnęła 20-tysięczna horda tatarska pod dowództwem samego Tuhaj-beja. Hetman Stanisław Koniecpolski wiedział o tym z wyprzedzeniem, dlatego mógł zawczasu przygotować swoje wojska. Dysponował w sumie 20 000 żołnierzy, a więc siły były wyrównane. Obie armie spotkały się 30 stycznia pod Ochmatowem. Bitwę rozpoczęli Tatarzy i w początkowej fazie starcie było wyrównane. Losy bitwy odmieniło uderzenie husarii, bomby atomowej tamtejszych czasów. Tatarzy nie wytrzymali natarcia i rzucili się do ucieczki, a siły polskie ruszyły w pościg za uciekającym wrogiem. Po stronie przeciwnika poległo ponad 4000 żołnierzy, z kolei straty Rzeczpospolitej były minimalne.